Cześć, witam Was w Jako Tubie, czyli Tubie Jako i dzisiaj tak będzie trochę spokojniej, mniej dynamicznie, ponieważ absolutnie siadło mi gardło i mówię jakbym się urwał z piekła, poza tym też czuję się jakby mnie ktoś czołgiem rozjechał. Ale nieważne, nie jesteśmy tutaj po to, żeby się zastanawiać nad moim zdrowiem. Chciałem dzisiaj zrobić odcinek na temat VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Chodził mi też po głowie odcinek na temat piractwa komputerowego. Natomiast tak naprawdę to, o czym trzeba pogadać i czuję potrzebę, żeby o tym pogadać, to jest niedawna, która była wczoraj późnym wieczorem, z perspektywy tego, jak ja to nagrywam. Wczoraj późnym wieczorem była konferencja Electronic Arts na imprezie zwanej EA Play, czyli imprezie poprzedzającej targi E3. No i ja liczyłem na to, że zobaczymy naprawdę sporo fajnych gier, zobaczymy też sporo zapowiedzi gier Star Warsowych, a tu niestety kiszka, nic nie ma i jestem trochę zażenowany tym, co widziałem na tej konferencji, ale po kolei. Electronic Arts jakiś czas temu, no dosyć dawno temu, ogłosiło, że nie wystąpi na E3, czyli zrobi swoją własną imprezę, ponieważ E3 to są targi w zasadzie tylko dla branży, to znaczy dla dziennikarzy i dla wydawców i deweloperów. Natomiast Electronic Arts chciało zaprosić na swoją imprezę również graczy, czyli żeby pokazać, że tak tutaj dbamy o społeczność i tak dalej, że nie chcemy występować na targach, które są tylko dla branży, chcemy zrobić coś, co jest dla naszych fanów. No i super. Myślę sobie, to jak robią osobną imprezę, to pewnie mają masę rzeczy do pokazania, będzie dużo, dużo fajnych rzeczy. Co więcej, okazało się, że impreza jest symultanicznie w dwóch miejscach na świecie, to znaczy jest w Londynie i będzie w Los Angeles. No to Electronic Arts jedzie po bandzie, jesteśmy tak pewni tych fajnych rzeczy, które mamy do pokazania, w związku z tym robimy imprezę po dwóch stronach świata tak naprawdę i pokazujemy masę fajnych rzeczy. No i tu się pojawia pierwszy zgrzyt, to znaczy, robią swoją własną imprezę, ale robią ją dzień wcześniej niż Electronic Arts, niż jest E3. W związku z tym, tak naprawdę niby robią osobną imprezę, ale nie robią osobnej imprezy, bo dla wszystkich, którzy oczywiście nie są na miejscu, tylko oglądają jakieś tam live streamy i tak dalej, to jakby wniosek jest jeden, to znaczy Electronic Arts pokazuje coś na E3, bo impreza dzień wcześniej, która jedzie tak naprawdę na marketingu, na PR-ze targów E3, to taka trochę jest jakby tak, właśnie tak jakby trochę chcieli zrobić osobną imprezę, a trochę nie. Tak, więc takie mega, mega niezdecydowanie. No zobaczcie, Blizzard od lat nie występuje na targach E3. Oni robią swój konwent, nazwijmy to tak, który się nazywa BlizzCon. I on jest zupełnie, ma zupełnie inną datę niż targi E3, tak? No więc jak robimy osobną imprezę, to róbmy osobną imprezę, a nie zróbmy osobną, ale podepnijmy się pod tamtą większą. Także takie to jest trochę jakby dziwne. Poza tym, to co było widać na tych targach, to po pierwsze rozmach jest dużo, dużo mniejszy. To już widać po tej konferencji otwierającej. Konferencja otwierająca Bethesdy, która była w nocy i już była na właściwych targach E3, to wielki hangar, wielkie te ekrany, to widać, że to jest takie naprawdę show multimedialne. Natomiast ta impreza, ta konferencja otwierająca Electronic Arts, to taka jest, widać, że mniejsza sala, mniejszy ekran i tak dalej. Owszem, fajnie zrobili, że to symultanicznie, prawda, trochę z Londynu, że to było jedno otwarcie dla dwóch imprez, to znaczy dla tej w Londynie i dla tej w Los Angeles. Ale super, symultaniczne otwarcie, gdzie tam się na telebimach nawzajem widzą, nie robi już wrażenia. Przy tej jakości łącz, jakie teraz mamy, naprawdę to nie robi wrażenia, jakby to zrobili 20 lat temu, to by było wow. Natomiast teraz absolutnie nie rusza. Abstrahując zupełnie od tego. Przyszliśmy na konferencję, czy zaczęliśmy oglądać tą konferencję otwierającą Electronic Arts po to, żeby zobaczyć nowe gry. I tak naprawdę przez godzinę nie dostaliśmy nic. Owszem, elektronicy się chwalili tym, że prawda, tam $1 milion na gry, znaczy $1 milion na cele dobroczynne, że będą wspierali takie rozwój e-sportu, zwłaszcza tego małego e-sportu, przez tam jakieś umożliwienie takich rozgrywek jakby drużynowych, lig i tak dalej. To, że będą wspierali gry indie, i pokazali jedną grę indie,
która tak naprawdę niewiele o niej wiadomo, poza tym, że jest taka raczej brzydka. Znaczy ja rozumiem, że ma być taka artystyczna, no ale no, powiedzmy sobie szczerze, dupy nie urywa i widać, że tutaj najwyraźniej jadą na sukcesie Unravel, któremu ja wydałem bardzo wysoką ocenę, chyba nawet 10 na 10. I no, widać, że jakby docenili sukces Unravel i kolejna gra, która jest trochę jakby klonem Unravel, ale brzydszym. Także zupełnie mi się to nie podoba. No i natomiast jeśli chodzi o gry takie najważniejsze, takie no, AAA, które oni powinni wydać, to tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się niczego. Znaczy owszem, pod koniec tego roku będzie Battlefield 1 i to powinna być główny element tej prezentacji. Natomiast to było ostatnie 5 minut tego show, tak? Czyli no, musimy coś powiedzieć o Battlefield 1, ale tak naprawdę nie mamy co. Nie pokazano żadnej gry, no znaczy pokazano FIFA, pokazano Maddena, no ale na przykład nie pokazano NBA. Znaczy mnie w ogóle te gry sportowe, takie jak FIFA, Madden, czyli futbol amerykański, to tym bardziej mnie nie jarają, więc to jest w ogóle nie mój temat. Pokazano trwający 3 minuty 20 sekund filmik opowiadający o tym, że będą gry Star Warsowe i że masa studiów na całym świecie pracuje nad grami Star Warsowymi, ale tak naprawdę żadnych konkretów nie dostaliśmy. Dostaliśmy potwierdzenie plotek, że Visceral pracuje nad grą Star Warsową, że Respawn Entertainment pracuje nad grą Star Warsową. A propos Respawn Entertainment, to, że będzie Titanfall 2, ale też jakoś mało na ten temat było podczas tej konferencji. No i słuchajcie, ani w zeszłym roku na E3 jeszcze Electronic Arts pokazało sporo gier mobilnych. Tutaj nic. Nie pokazali żadnego, nie wiem, dodatku do Simsów. Nie pokazali tego, że, nie wiem, być może nadejdzie jakaś kolejna odsłona SimCity. Nie powiedzieli nic o na przykład DLC do Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Tak? To jest gra, która wyszła nie tak dawno. Więc no, było trochę z Mass Effect Andromedy, ale tak naprawdę znowu nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Poza tym, że gra jest nowa, jest duża i że jest epicka i że nie będzie o Shepardzie. To tyle to widzieliśmy, czy tyle to wiedzieliśmy po prezentacji Mass Effect Andromeda na zeszłorocznym E3. Także znowu, nic nowego. I tak godzina zleciała, godzina podczas której oczywiście wszyscy mówili, jacy to są szczęśliwi, jak to fantastycznie dla fanów, czy dla community można działać, ale no, punkt główny, który powinien być w tej prezentacji, czyli Battlefield 1 i Star Warsy, tak, bo Star Warsy stanowią dla nich teraz mega markę, mają ją na jeszcze tam chyba 10 lat, w związku z tym no, to jest marka, którą będą bardzo eksploatować. Czyli dwie najważniejsze rzeczy z tej konferencji, czyli Star Wars i Battlefield 1, zostały zepchnięte do jakiegoś 5-minutowego bełkotu, a Battlefield 1, czyli jedyna ich zapowiedziana jeszcze nadchodząca premiera tego roku, bo wszystkie pozostałe gry to jest jakaś tam nieznana przyszłość, została właśnie potraktowana bardzo, bardzo, bardzo po macoszemu. Tak? Także ja nie wiem, kto tam pisał scenariusz tej prezentacji, kto tam to układał, kto wybierał to, o czym ma być mowa i co ma być pokazane, ale naprawdę było to zrobione źle. Także EA, źle zrobiliście i mówię to wprost do kamery, źle zrobiliście, że się wymiksowaliście z E3. Mielibyście większe szanse, byłoby to tak bardziej z łupnięciem, gdybyście tam wystąpili. No i właśnie nie pokazaliście nic, na co czekają gracze. Bo owszem, to, że inwestujecie $1 milion w przedsięwzięcia charytatywne, to, że będziecie wspierać młodych graczy, to, że będziecie wspierać gry indie i że będziecie w jakiś sposób na tym zarabiać, to możecie powiedzieć na spotkaniu akcjonariuszy, tak? Bo to ich interesuje. Natomiast graczy, którzy oglądają i którzy przychodzą na ten event, no bo w Londynie czy w Los Angeles można było sobie przyjść na ten event, to co interesuje graczy, to są gry, które wydacie. A o tym było piramidalnie mało. Także nie róbcie tak więcej. Wróćcie, zapomnijcie w ogóle o tym całym swoim EA Play i wróćcie na E3. Proszę, bo wtedy przynajmniej będziecie mieli głos i siłę przebicia. To mówiłem ja, czyli jako i dzisiaj oglądam konferencję Microsoftu. Nie wiem, czy oglądam, czy będę oglądał, nie wiem, o której się ten odcinek pojawi. W każdym razie, no, dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj oglądam jeszcze konferencję Microsoftu.
Mam nadzieję, że dam radę poprowadzić jakiś komentarz z tego, bo mówi się ciężko. Trzymajcie się, pa pa.